Ciężko się rządzi powiatem chrubieszowskim, dlatego że się jest bezpartyjnym. Czy dobrze rozumiem? To znaczy oczywiście ciężko się rządzi w tych czasach obecnie w samorządzie, dlatego że ta polityka zeszła bardzo nisko. Jak podkreślałam, bardzo nisko, to znaczy na płaszczyznę samorządów, gmin. Myślę, że dotyka również i aspekty kół gospodyń straży pożarnych, co nie powinno się mieć miejsca, tak? Bo ja uważam, że samorząd powinien się rządzić sam, czyli włodarze, którzy dostają mandat wyborczy od swoich wyborców, mają pewną wizję, z którą idą właśnie do wyborów, a później wybrani ją realizują. I później na koniec to wyborcy oceniają, tak, czy ten dany samorządowiec zrealizował ich oczekiwania, czy nie, i czy mu dają mandat na dalsze rządzenie, czy oczywiście zmieniają na innego włodarza. Przykład powiatu chrubieszowskiego jest również taki, że tak naprawdę 0 zł, 0 zł i chyba 0 zł. Dobrze pamiętam? Tak, oczywiście. Mamy bardzo mało środków, które dostają nam przyznane od rządu, ponieważ no, nie wiemy z jakich powodów, tak, mieszkańcy nasi, mimo że są płatnikami podatków, tak, niestety przez może nieprzychylność rządzących, no, jesteśmy pozbawiani właśnie tych różnego rodzaju dotacji, które oczywiście by poszły na remont dróg, tak, na infrastrukturę szkolną, czy też na nasz szpital powiatowy, który cały czas potrzebuje nowych inwestycji. Ja tak w cudzysłowie 0 zł, ale prosiłbym panią starostę, żeby mi właśnie powiedziała, że z Polskiego Ładu, z Funduszu Dróg Samorządowych, jak to wygląda? Tak, oczywiście. Były nabory do Funduszu Dróg Samorządowych, z których dostaliśmy 0 zł. To już jest właśnie te 0, które nie nadrobimy, tak? Czyli po prostu inne samorządy, które dostały jakby naszą pulę, tak? Bo mieszkańcy płacą podatki, te podatki idą centralnie do Warszawy, no niestety nie będą mieli zrealizowanych inwestycji. Z pierwszego naboru z Polskiego Ładu również było 0. Zero, właśnie. To jest też, to są środki i czas, którego już nie odzyskamy, więc bardzo nad tym... Mimo, że swoje projekty, że się przedstawiali. Oczywiście. Za każdym razem składaliśmy wnioski. Za każdym razem wnioski były pozytywnie ocenione na szczeblu województwa, natomiast gdzieś tam w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przepadały, tak? Nie wiemy dlaczego. Aż nie chce mi się wierzyć. Obsługujemy jako Radio Biper Powiat Bialski i przyznam pani starosto szczerze, że mieliśmy przyjemność na kilku wydarzeniach być, gdzie te czeki słynne były wręczane z wielką pompą i aż nie chce mi się wierzyć, że w powiecie chrubieszowskim takich imprez nie było. Nikt nie przyjeżdżał z czekami, nie wręczał pani tekturki, na której było na przykład 20 milionów złotych. Widzę, oglądam, moi mieszkańcy również, aczkolwiek jeżeli chodzi o powiat chrubieszowski, to byliśmy pomijani w rozdawaniu właśnie tych pięknych czeków z tymi imponującymi kwotami. Dopiero ostatnimi czasy, gdzieś tam w tej ostatniej edycji Polskiego Ładu otrzymaliśmy jeden czek, tak? No nie powiem, że się nie cieszymy, tak? Tylko dla nas to jest troszeczkę taki zawód, że już tyle czasu i środków straciliśmy, tak? Przez to, że komuś się nie podobał może powiat chrubieszowski. Nie wiem, czy to powinno być to kryterium brane pod uwagę przy rozdzielaniu środków, ale tak bym to ujęła. Za dużo polityki w samorządach. Oczywiście. Ja uważam, że samorząd nie powinien być upolityczniany. Bezpartyjni są rozwiązaniem? Na pewno. Samorządowcy powinni być chyba jednak bezpartyjni. Może wtedy są bardziej doceniani przez władzę rządzącą. Może się wtedy o nich bardziej zabiega. A jeżeli jest jakaś przynależność partyjna, to wtedy może już inaczej to wygląda. Może to jest rozwiązanie? Jeden z naszych komentatorów Radia Biper, dr Krzysztof Piech, w swoim jednym z wystąpień zaproponował samorządowcom właśnie podczas dożynek powiatowych, które za nami, ale przecież nie tak dawno one były, nie witać w pierwszych szeregach senatorów, posłów, polityków, ale właśnie nauczycieli, lekarzy, mieszkańców, bo przecież to jest ta cenna rzecz w każdym samorządzie, a politycy, tak jak widać, czasami widzą, czasami nie widzą. Oczywiście. Ja uważam, że każdy z nas jest takim samym człowiekiem, ma równe prawa i powinien być na równi traktowany, bez względu na to, jakie stanowisko zajmuje. Ja sobie cenię skromność i uważam, że
każda osoba, która pełni funkcję publiczną czy samorządową, właśnie powinna być skromna. Nie powinniśmy gdzieś tam uważać się za jakichś VIP-ów i tak to jest, bo dlatego, że mieszkańcy, to są właśnie mieszkańcy nas wybrali, wyborcy nas wybrali, my powinniśmy im służyć. I tak powinno być. Na koniec zapytam, to z racji tego, że powiat hrubieszowski niestety ale jest pomijany w tych rządowych dotacjach, jak wygląda argumentacja pani jako starosty, jak wygląda argumentacja opozycji? Moja argumentacja to jest taka, że nie powinniśmy być pomijani, bo każdy samorząd powinien mieć w równej mierze przyznawane te środki, które są, mówię, środkami wszystkich nas, mieszkańców, obywateli Rzeczypospolitej. Natomiast opozycja może uważać, że jesteśmy nieudolni. Natomiast nie da się, mimo do składania dobrych wniosków, wyegzekwować od władz przyznania tych środków, jeżeli wniosek spełnia wymagania, wszystkie kryteria, jest pozytywnie rozpatrzony, jest złożony, nie tak? Nie ma jasnych zasad. Nie ma jasnych zasad, a bez względu na to ktoś mówi, że nam się nie należy. No to my nie mamy wpływu i my nie decydujemy o tym, żeby ten wniosek był pozytywnie rozpatrzony, bo my, jeżeli moglibyśmy być winni, gdybyśmy nie złożyli tego wniosku, gdybyśmy go poprawnie nie złożyli. Natomiast jeżeli my wszystko zrobimy, co do nas należy, piszemy pisma, monitorujemy, jaka jest sytuacja w powiecie hrubieszowskim, jakie są potrzeby, że jest bardzo dużo dróg, które wymagają przebudowy, że te środki powinny płynąć... Bardziej, że teraz jednak... przecież sąsiadujecie z bardzo... z Ukrainą. Więc. Oczywiście, więc ten transport i w ogóle ruch na drogach powiatowych w powiecie hrubieszowskim jest jeszcze bardziej zintensyfikowany i my to mówimy, my pisaliśmy wielokrotnie pisma do pana ministra, pana premiera, gdzie tylko mogliśmy, do wszystkich posłów z ziemi właśnie w Lubelskiej, bo powiat hrubieszowski nie ma swojego posła. Tak, natomiast no, nie usłyszeliśmy i nie było takiego wsparcia, żeby ktoś wcześniej właśnie zrozumiał chyba te potrzeby powiatu hrubieszowskiego i może dlatego było to 0 złotych. Udział w tej konferencji jest cenny? Oczywiście, uważam, że każda konferencja niesie za sobą pewne doświadczenie i trzeba na takie konferencje przyjeżdżać.